Siema, z tej strony Rafu. Dzisiaj gram sobie Syndrom na midzie, na karmę. Ogólnie, nie wiem, jest nowy precedent właśnie dzisiaj wszedł. I mają trzech supportów w drużynie, tak jakby mają Rumble na dżungli. Rumble na dżungli chyba kiedyś był grany, no ale whatever. I ogólnie na runki to ja mam First Strike'a, Budki, Minion Dematerializera, Cosmic Insight, Scorcha i Transcendence. Więc jeżeli film wam się spodoba, to strzelcie łapę w górę. I jak jesteście nowi, zostawcie suba z dzwonem, bo dla was to są 3 sekundy, a dla mnie to jest motywacja. I chce mi się wtedy nagrywać. A w sumie teraz mi się zachciało znowu grać w ligę, bo przez ten pre-sezon nowości na dżungli będę mógł sobie cisnąć dżunglę. Okej, fajnie, first strike nabity. Teraz farmić 3 creepy i jest super. A, nie zależy mi jakoś na razie bardzo, żeby ją pokować, jak nie mam first strike'a i tak. Zależy mi będzie, jak wbiję dopiero drugi level, żeby móc sobie jak najszybciej stakować na niej. Aczkolwiek na jakieś kuski wiadomo, że czasem warto też sprzedać. Okej, okay, nie dała mi autosa, więc mi nie zepsuła first strike'a. Ja sobie poczekam, żeby jednak... Okej, okay, ona by nabić first strike'a, ale ten tradzik... Not bad, mógł być gorszy. Okej, okay, no też jest taki trochę średni jednak, jak tak patrzę. Ale... No spokojnie. Syndra to skaluje się mega bardzo. Więc to i tak na razie bardziej spokojny gameplay niż jakieś nie wiadomo jakie bitwy. Okej, fajnie. Okej, mam tu w ogóle junglera. Więc karma może palić flesza. Okej, no spaliła. Niestety nie mam trzeciego. Więc nie uda się jej zabić, ale i tak jest w porządku. Może ona się wycofa? Nie wydaje mi się. Dobra, mam trzeci zaraz, więc jak dobrze zagram, to ją zabiję. Jeśli ona jest głupia. Okej, okay, no ona ma shieldy za milion. To też zapomniałem, bo nie grałem na karmę na midzie chyba. Was nie oszukać nigdy. Nie wiem, może... Nie no, nie grałem chyba na midzie nigdy, no nie. Więc mój pierwszy raz. Nie wiem, jak się na to grać nawet. Bo mnie to stunuje, shielduje się za milion. Z tego co widzę early game. Dobra, ja sobie użyję ogólnie minion dematerializera każdego na jednym rodzaju miniona. Okej, okay, no bo ona gra jednak z Ignite'em, więc ja muszę uważać, muszę to zapamiętać. Dobra, no na razie, tak szczerze, ja nie mam w ogóle potrzeby się z nim bić, także jakoś mi na tym zależy, nie zależy, żeby się z nim bić. Ale idzie Trundle, więc... Dawaj, gryź! Ajajaj, close. Nice try, no ale się nie udało niestety. Dobra, sobie to sfrizuję, nie będę tego puszować, ona nie gra TP-ka. Ja przyszła, więc ja teraz dopuszuję wszystko. Okej, okay, w ogóle mniej się golda dostaje na linii, bo jestem procesor nowy, więc to też warto zaznaczyć. Okej, okay, fajnie, jeszcze sobie stacka zebrałem przed cofnięciem i dobra, cofam 1100 golda. Mam nadzieję, że mi Ricola nie zatrzyma. Ja się teleportuję. Jest farm difference duży. Kupię sobie tak, myślę, i bucika nie kupię. To nie. To może jednak tak. Jakoś. Dobra, no może być. Dobra, teleportuję. Nie chcę tracić creepów. Okej, okay, no właśnie może tak z first strike'em robić, co mi się na pewno nie podoba. Więc zaraz nam na to, za to mi zapłaci. Tak myślę, mam nadzieję. Dała tutaj Warda. Okej, okay, to H dziwnie działa, bo... O kurde, tego to nie widziałem, więc teraz wiecie, że jak trzymacie H, to macie jeszcze Need Vision, żeby ktoś wam mógł zwardować. To fajne. Nie widziałem tego, grałem dopiero pierwszą gierkę, ale no totalnie nie używałem H, bo grałem na dżungli. Więc... okej. Okay. Spoko rzecz. Dobra, mam szósteczkę. Mam mega dobre creepy, mi się zdaje. W sensie, no wiadomo, mogły być lepsze, ale... Ale no... Ale są git. Okej, okay, no ona to cool, ma taki ręcz. Ale teraz nie może użyć mantry, bu, czy coś tam, co jej daje shielda. A może mi oddać stacka, więc dziękuję. Bo chcę 40 stacków mieć jak najszybciej. Ona jakoś defensywną będzie. Tą karmą, jeśli kupiła taki item. Jeszcze gra poteczki, także. Także no, tutaj raczej dużo bitwy nie będzie, ale będzie na pewno dużo skalowania przez całą grę. Okej, okay, jak ci poleci ładny filar. Nie no, naprawdę.
nie mam jeszcze takiego damage właśnie. A no, ona musi cofnąć, to ja znowu se frizuję po prostu i jej się farma traci. Okej, ona przyszła, ja sobie tutaj dam pinkę i warcie już skończył. Ja zanim cofnę, bo mam trochę golda, bo mega dobrze farmię jest, o dziwo. Chciałbym jednego staka na niej jeszcze zdobyć, żeby mieć 40. No i się nie udało niestety jeszcze. Okej, jaki to jest caster, siege, mele, czyli jeszcze na wieżyczce muszę użyć. Nie wiem, no jak chcecie brać, to bierzcie. Jeszcze na wieżyczce muszę użyć mojego minion do materializera. Mam R-kę zaraz, dawaj staka, no proszę, no nie dostanę znowu. To, że podchodzę, to jest głupota wyłącznie. Bo oczywiście z nią tutaj nie wygrywam, no wiadomo. Ale chciałem staka zdobyć. Okej, ja chcę to spuszować teraz, jakby... Chociaż ona niech to spuszuje, ja sobie to zaraz odpuszuję. Zrobię tak i wbiję sobie 40 staków. Więc mam podwójne Q, więc też będzie mi łatwiej to spuszować. W takim razie. Okej, ona dała warda. Dostał mojego pinka, bo cię zabiję. Ja nie dobiłem. Pożeram całość. Pum! Palę flesza, bo się boję. Ona gra Ignite'a, więc trzeba defensywnie. Dobra, no ja się skaluję, także... Ale mega dobre klipy, podoba mi się. Hej, na bocie 1 za 1. Bo mają lowki, a jednak 2 za 1, więc spoko. Dobra, jednak 2 za 2, więc takie może być. Dobra, no ja sobie idę na linię teraz. Mam farmę ok, mogło być lepiej, ale wiadomo. I w ogóle użyłem jednak źle, bo siege to jest chyba jednak ten, a caster to jest ten z tyłu. Okej, no to my English is perfect. Dobra, no tą karmę nie zmasztuję jej, bo sobie użyję zaraz mantra, coś tam jeszcze ma buta pod magic resisty. Okej, ja sobie to tak tutaj zatrzymię. No i co, no i nic, no. Okej, przynajmniej ją trafiłem za 77 HP, ale zawsze coś. Kurde, no kupiłem już te itemy. Więc jakbym jeszcze dał full combo, myślę, że mogę ją zabić. Tylko muszę ją jeszcze trafić, pierwsze. Okej, git. Jakbym trafił to Q, to bym R-kę rzucił, ale że nie trafiłem, no to nie rzucam. Ale mogę poczekać, ja mogę poczekać, żeby na dobicie jej jeszcze tą sekundę, żeby mieć to... Nie, te buty są... To jest oszustwo jakieś, ja jej nic nie bije totalnie przez te buty. Są tylko buty. A ona tankuje milion. Jeszcze te shieldy jej posrane. Kurde, nie wiem, nie podoba mi się granie na tego championa. Bo jakby to był inny champion, to by już padł 100 razy, a do mnie to jeszcze rumble idzie, więc nie fajnie. Nie, kam tam ziomek. Dawaj first strike'a i idź. Spoko, że mogę sobie wave'a szybko odprzedzić i na spokojnie tutaj żyć. Ja bym tam uważał ogólnie na ich miejscu. Okej, oni mają to. Ta karma podchodzi dość agresywnie. Aha, no tak. Bo się leczy do fulla, to nic dziwnego. Nie wiem, no jest ciężka na tą karmę. Jak ona jeszcze ma takie heale, to ma tylko buta jeszcze. Gra jak śmieć. Nie ma co się oszukiwać. Może to mądre z jego strony, ale mnie to irytuje na przykład. Okej, fajnie, dostała. Nie mam R-ki, więc kurczę, ciężko będzie mi ją zabić. Ja po prostu chyba się postaram dofarmić item i się wycofać, więc nawet nie wiem, czy tego po prostu nie przepuszczać. Aczkolwiek mam R-kę za 20, więc jakbym ją przytrzymał te 20 sekund, to mogłoby się coś udać z tego. Jeszcze mam tu ziomka. Ale jest to też Kai'Sa. To zbytnio moim ziomkiem już nie jest, jeszcze tu idzie Lulu. Ja nie mam flesza, także no raczej chcę uważać. Kurde, no nie podoba mi się to. On to sfarmi, to. On to sfarm. Dobra, dopuszuję to, jak sfarmię ładnie, czyli zrobię tak i to już się farmi samo. To powinienem mieć na item. Dobra, nie sfarmiłem ostatniego, ale i tak będę miał na item, dobra. Po prostu kupię item, no muszę skalować, no bo to karma to jest... No jest jaka jest, no. Nie umie no mało farmi. Ale za to nie da się jej zabić. TPK nie palę, bo nie ma po co. Okej, na pewno buta muszę kupić też na przebicie na nią teraz. No mój team. Nie wiem, trash jeden wygrywa na Czogata. Aha, bo w sumie tak go pewnie ogrywa już 10 raz w tym meczu.
Wszystko jasne. Mój dżungler 1-2 ich 1-1, więc to nie da się ocenić, czy wygrywamy dżunglę, czy nie. Bot. Przegrywamy na farmę i ogólnie na kile. Więc muszę skalować i wykierować drużynę. Tak mi się wydaje. Okej, dobra, tu jest, ja to dałem bardzo dobrze, żeby nie było. Nie no, to jest takie już chamstwo w państwie. Ona same Magic Resisty idzie, a i tak mi bije mega dużo damage'a. No bez przesady, ziomek. Trochę szacunku, co? No masz. Wow, ale damage. Normalnie tyle mu zadałem, że zaraz umrze. Nie, mam 60 staków, więc już też trochę więcej będę bić. Ale i tak, to jest taki... Nie no. No ona mi bije więcej ode mnie, mając same Magic Resisty. Dobry ma wave clear nawet też. Nie najgorszy, ale... Spokojnie, no ja myślę, że jak ja się zeskaluję i tak jej Magic Resisty tak nie pomogą. Po prostu kupię staffa na drugi. Jak się wkurzę, bo oni będą mieć dużo Magic Resistów. Będzie miał... Mogą mieć w trzech, raczej będą mieć w dwóch, ale... Okej, okay, no ona wave clear ma naprawdę spoko z tym... Z tym mantra ku, czy co to jest. Nie wiem, gdzie ona poszła, tak w ogóle jest. Okej, okay, to dostała. To też dostała, ale on dostaje gościu, tą baba na karmie, nie wiem. Zero damage dostaje, no. Kurde, no będzie ciężka ta gra. Nie podoba mi się to, że on tak gra, jak frajer. Okej. Okay. Zniszczy mi wizję, czy nie? Nie wiem, gdzie jest Rumble. Ma już smite'a tego na 903 damage'u, zaraz powinien mieć całego, tego lepszego. Mój jungler potrzebuje 12, no to może nie tak zaraz. Ale co ja tu mam zrobić, jak ona tak gra? Przynajmniej to dostała, ale... Teraz mantra Q i cofka do tyłu. Cringe! Tak się na to głupio gra. Masakrycznie się na to gra. Nie wiem, ja po prostu przepuszczuję i się teleportuję, bo... Jeszcze jest Rumble. Okej, jeszcze dostała kulę na pożegnanie, dawaj golda. No first strike'a zarobiłem 270, więc to nie jest jakiś zły wynik, przynajmniej tyle. Boot, Shadow Flame'a i pokazują, ale ja na pewno chcę wejść staffa i tak na drugi. Bo jak ono tak ma wyglądać, to no... A, tapam do kanona. Jeśli ona nie zrespektuje tego TPK. Ja mogę zabić teraz dość prosto. Jak ją trafię czymkolwiek, to bym mógł ją zabić dość prosto, ale... Muszę się zastanowić na tym, czy chcę ją zabijać. Wiecie co? A, ten Drake, to Drake mnie trochę... dostałem z tego. To Drake mnie trochę irytuje, że to tak się wyświetla. Nie wiem, jak ja mam zabić, jak ja się teleportowałem i mam tyle HP co ona zaraz się wyleczy. Nie wiem. Nie lubię na to grać, już widzę. Dostała, ale ona dostaje 65 damage, więc no... No co to jest, no. Nie ma cofania. Jakaś mucha mi tu lata, wypieprzaj. Nie trafiłem, jakby ktoś pytał. No to, bo ci nie mam turetu, a mi tu lata cały czas. Jedne misji wzięli Drake'a. Więc nie najlepiej, ale... No kurde. Pomóż mi! Dzięki. Ej, agresywnie. Oj, no ja mogę tu podejść. Gin chociaż ty! Jest! Dobra. W końcu, po tylu latach, naprawdę, to było... Trwało 17 minut, dziękuję. Dobra, ja cofam po prostu, że muszę robić ten damage na tym white staffie już czy coś, bo ma co masakra. Nie no, ale przyznać mi się, że farma jest naprawdę niezła. Znaczy no, przez całą grę na razie tylko farmie, no ale w sumie syndrom na tym polega, ale... Ja wolał się więcej bić jednak, ale no jak taka gra się zdarzyła, no to trudno, nic nie poradzę. Na topie Trundle na pieprze Kajsa po dubsku, pałą i ją zabił. I to jest shotdown zajął. Dobra, git. No Trundle będzie mocny victim. Tutaj Erkę da... No i w sumie nie wiem, czy gdzieś jeszcze będzie musiał dać Erkę, ale wiecie o co chodzi. A nie wiem, gdzie jest karma. Chcę doprzeć tego wave'a i wtedy mogę zejść do drużyny. Erka mi się idealnie też naładuje, więc mogę czegoś tu poszukać. Spinguję, że tu idę, bo ja mogę zanshotować Lulu bądź tego Rumble chyba teraz. Okej, okay, jak ona tu podejdzie, to spróbuję jej sprzedać one-shota, wezmę sobie W. Jednak oni mają tu Warda. Jeszcze trafiłem Rumble przy okazji, więc tyle taki plus. Ale no tej karmie widzicie co ona gra, jakiś nowy item. Który jej daje... Magic...
30. Ona ma 130 magic armor tego. Odporności na magię. No, dawaj te staki. Kajsa jak zarkuje tu. Okej, okay, nie dostałem stunu jakimś cudem. Trundle mam. Mam E za 3 sekundy. Okej, okay, ładnie trafiona. Zanshotowana. Okej, okay, Trundle dostał killa. Trochę szkoda. Ale lepszy, żeby on wziął nikt. Mam 1-0-1. Farmę mam wyśmienitą. Widać, że będę miał mastera w next sezonie. Oj, dobra, no teraz to nie jest takie wyśmienite. Jak mam od tego uciec, jak oni mają 10 supportów w drużynie i Lu ich pośpiesza i karma daje shield i karma przyspiesza, masakra. Nie wiem, no... Ale ten Rakan bije damage, co on gra? Trundle to może wyczyścić, ale nie wiadomo czy wyczyści, bo... Właśnie to jest to. Milion shieldów to jest to. Tak się gra w tym sezonie. Kurde, mi brakuje... 60 golda, no to co poczekam. No, okej, okay, ona się dała wyłapać i zanshotować. Karma ma drugiego kilo. Więc nie fajnie, ja nie tepnę raczej tak tutaj po prostu, bo nie mogą zabić. A i tak ten turret padł. Mogą iść po barona, no ja mam drugi item, mam staffa. Ja trzeci item pójdę chyba Rabadona po prostu, no bo co mogę zrobić? Jak oni, nie wiem, kupuje takie itemy i tak bije milion damage ta karma, więc to jest dość obrzydliwe. Widzieliście to 1000 IQ, żeby to sfarmić? Nie wiem, czy oni tego nie robią. No, mogę to sprawdzić. Okej, okay, no nie robią. Przynajmniej taki plus. Tylko Drake'a my już musimy wziąć. Za 50 sekund jest ten nowy jakiś Drake, który nie wiem co daje. Ale coś na pewno. Okej, okay, wybiło mi 100 staków. Więc powinno mi być dużo łatwiej zabijać teraz kogoś. No bo Erka po prostu ich wysadzi to. Wiadomo. Okej, okay, wezmę sobie wół. Aczkolwiek i tak chyba. Na razie tu nikt nie podejdzie. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta karma. Tu jest bluba w ogóle. Proszę, mogę ci dać Erkę? No nie wiem. Ten egzot obrzydliwy jeszcze. Dostałem, tak to by chyba padło, nie wiem czy to przed, czy po... Chyba przed. A, jaki jestem unlucky, nie wiem, że ona ma Erkę, Magic Redisty, wszyscy budują. Nikt, wszyscy mnie nienawidzą w tej grze. No i Drake'a weźmiemy prawdopodobnie. No i dostał mnie. No, wzięliśmy. Oj, dobra, to jest G. No, to jest zajebiste, szkoda, że tym wszystko wiele. Moje! Nara. A, czego powinien wygrywać mi się zdaje, już co? Trash pod tanka gra, więc nie będzie miał damage, on go może zjeść po prostu teraz, no. Dobra, no ja na Rabadona zbieram, więc nic nie kupuję na razie. Zbieram golda. Z First Strike'a już mi się udało 530 zebrać, więc to nie jest tak złe. Farma, no ja i tak mam dużo więcej. Ona jest obrzydliwa, no prawda, no dalej macie kryzysy, bo ja jestem jedynym AP, no ona jest głupia po prostu i tak. Jeżeli ona... Po prostu chcę, żeby mi się jak najgorzej grało i wali cały mój AD team, żebym ja jej mniej bił, no to proszę bardzo, mi to nie przeszkadza, ja sobie będę maszał to jej kolegów. 106 staków, 13 level, 70 za staki, 36 zdobytych za kanony i za podwójne jakieś umiejętności, więc nie najgorzej. Kto ma egzosta w ogóle? Ona ma egzosta, to ona też nie wiem. No dobra, mam najlepszą farmę w grze, to nic dziwnego, jestem koksem. Czy ona tu ma wardę? Chyba nie. Ja to po prostu do farmie i to. No i na razie będę na spokojnie jakoś próbował grać. Ja isku może zadam z 200. Nawet nie wiem czy 200 zadam. W sumie mam dużo przebicia, mam buta, mam void staffa. Więc może zadam. Okej, okay, ja spróbuję tam do topa przyjść. Zerką, no to powinienem dużo mu zrobić i tak. Aczkolwiek on się gdzieś wycofuje. Dobra. I to walić, ale możemy karmę zamknąć jakoś. Ja sobie kół rzucę, żeby wziąć EW, które bije true damage, jak każdy wie. No, co dzień tam uszczeliłem, ale dostaję, oni mają tyle shieldów. I to jest tragedia, sery. Zaraz mam mini Rabadona też i zaraz, no może nie tak zaraz, sobie kupię też swojego prawdziwego.
Tylko do przyjęła. Próbuję pomóc tam na topie, bo jest tam jakaś akcja. Tak szczerze tam teleportuję. I my to robimy oro, myślę. No, takiego tanka sobie. No, może go nie wysadzę, bo są obrzydliwi wszyscy u nich w drużynie. Ale i tak zabijam ich wszystkich i jej flash nie pomoże. Okej, 117 stack. Mam trochę mało many, oni są nieśmiertelni, tak szczerze. Ta Kai'Sa może tu oro zrobić, jak wleci w nas, ale raczej w sumie nie. Okej, no zabijcie, no patrzcie, widzicie te shieldy? Obrzydlistwo. Jeszcze jakby się udało wyłapać, to już w ogóle cud, malina. Okej, jeszcze ja ją wziąłem. To jeszcze większa cud, malina. I tak szczerze, brakuje mi na dwie różki 60 golda. Potrzebuję. Ale nie wiem, jak to mam zrobić. Bij to. No teraz? O, git. Mam i kupię sobie po prostu drugą różdżkę. Ja nie wejdę, nie mam many. TPK też nie mam, więc po prostu idę kupić. Ale mam dobrą farmę, ja cię pieprzę. Mega defensywna gra, ale i tak mam nadzieję, że przyjemna do oglądania, więc jeśli ty jeszcze jesteś, to napisz chleb w komentarzu i jest git. Okej, mój dżungle mi oddaje Blue. Bardzo sobie chętnie wezmę, tylko potrzebowałbym jego pomocy, bo... no nie powiem, teraz te kampy trochę ciężej się robi. Jeśli Blue ma chyba 4000 AP, a 4600 to... tak trochę to trwa, nie powiem. Więc potrzebuję tutaj pomocy. Jeszcze więcej by mi się przydało, ale... to i tak już w porządku. Dobra, walę to po prostu, ile HP straciłem. Masakra teraz z tymi kampami, jak jesteście midlanerem albo czymś innym. Pewnie, że bierzemy tego Drake'a. Nawet nie wiem, co on daje. Okej, spoko. Jakieś staki się dobyło. Kto trafi tego on się tu jest. Nie obchodzi mnie to! Lulu, dawaj, zabij mnie. Ha, nas wyszło, jeszcze Kai'Sa. A Lulu mnie i tak zabija. Dobra, no to wiecie co? Mam to w dupie, Lulu mnie zabiła. Jakbym mógł zabić jeszcze tą Kai'Sę, tak szczerze, jakbym... oni są obrzydliwi, ja jestem jedyny mapę. Chociaż Trundy, znaczy on trochę bije AP, ale on jest bardziej tankiem, ma 5000 AP, więc sporo. W sumie głupio, że się wywaliłem. Nie wiem, oni, żeby ją zabić, tę karmę, to pół godziny pewnie potrwa, więc ja bym Lulu sfokusował, bo nie ma flesza. Dobra, no. Nie wiem, to jest tyle shieldu wszystkiego. Karma to na ostatnim miejscu do zabicia, naprawdę, bo to jest tragedia. Z tymi shieldami swoimi i przyspieszeniami. Ale jest głupia, bo ma same magic resisty, no i sama się zabijasz. S. I mamy Drake'a za darmo, raczej wygrana, jak będzie gierka. No, Trundle jest kozakiem, pozdrawiam oczywiście. Mam już to swoją pasywkę, jakby ktoś nie zauważył, bo ja teraz założyłem, więc mam już 315 AP, więc nie tak dużo, ale to też nie mam itemów, które dają jak najwięcej, no bo niestety enemy team, widzicie jaki jest enemy team. No nienawidzą po prostu Syndry chyba. Ta karma w szczególności, bo buduje same itemy, jakie buduje. No nie, okej, ja go mogę walnąć, one-shotować po prostu, więc jeżeli podejdzie jakoś głupio, to chętnie bym spróbował one-shota, aczkolwiek bez umiejętności raczej będzie ciężko. Jeszcze z Lulu R-ką i z jej shieldem myślę, że może się to nie powieść. Dobra, tak że nie mam tu po co stać, więc sowkę walę, pora badano całego. Będę miał około 500, nie, 600 AP. No, coś koło 600. What? Czemu mi wzrosło tak mało? Dało mi 96. A, dobra, bo ja miałem przecież kupione dwie różdżki, więc dały mi one 120, a Rabadon daje 120. Okej, wszystko rozumiem. To ja jestem upośledzony dziś. Ale różdżki nie dawały 60, dały chyba 40, mi się zdaje przynajmniej. To mi się zdaje, może czym poprawić w komentarzu, bo nie wiem. A co tu się dzieje? Wywalił się Cho'Gath, to nic nowego. Okej, okay, zbijasz mi First Strike'a, jak mogłaś to zrobić. Ja bym bardzo chętnie sobie dobił 16 levely. Aha, na midzie się w ogóle więcej expa ma, o 2,5% teraz. A, to jakaś nikoma zmiana. Nie no, naprawdę? Ziomek, co ty robisz z tym?
Okej, tu jest fight. Wow, 600 go do tego, do mage'u. A jej 300, ona ma magic resistę też? Chyba to. Okej, ładnie, tylko nie mam E. Teraz mam E. 16 level, odda. Chyba nie będę miał, bo za dużo osób tu jest. No, brakło troszeczkę. Ta karma boli, kurde, gra samymi itemami pod tanka, bez przesady Riot. Co wy robicie? Oła. A ty chyba się zesrałeś. No, zniknie ta R-ka kiedyś? Okej, no oni tu wszyscy flesze palą. R-ki wszystkie chyba też poszły. A, 16 mi daj, dzięki. Tak, to w ogóle następny item. Dzwonię, może defensywnie jakoś coś pójdę. Coś tam tego. Czoga tutaj... Okej, daj mi to. O, jest shieldik i nie soluje faktycznie. Super, dzięki ziomek. Jakbym ją trafił, to nic by to nie zmieniło, bo mi nie umarła, ale... Oni mają tyle shieldów, to jest obrzydliwe, co oni grają. No, nie ma co gadać. Giga obrzydliwstwo i chcę koi wysadzić. Bo jest to satysfakcjonujące. Ale na pewno nie satysfakcjonujące to, że jej bije 300 damage'u na kół z trzema itemami. Syndrom. Bo ma milion magic resistów. Nie wiem, no oni są jakieś porąbani, że tyle magic resistów kupią. Dobra. I teraz Oroes. Widzicie? Dodałem też mu 0, bo kolejny... No nie, no ma mało red magic resistów jakieś. Ma 5000 AP po prostu. Dobra, ten sezon jest porąbany jakiś. Teraz na topa se może grać i ma prawie taką farmę jak ja. Chciałbym reda, ale ciężko go będzie wziąć. Spieprzaj! Daj mi spokój, ziomek. Pierdziel się. Wypieprzaj. I ogólnie to nie życzę mojego dnia. Majza 1200 i... Dawaj, to moje jest. Dobra, ja sobie kupię to i to. I jest git. Ale ta gra jest ciężka, kurde, jest ciężka. Będziemy Drake'a pewnie. Mamy takie prajo dobre, że wszystkimi wygrywamy, ale... Cho'Gath to może próbować coś jej zadać, ale ona się więcej wyhiluje. W sensie shielduje, wyhiluje, wszystko zrobi. Nie wiem, no mam 1000 damage'a, sobie Strike'a 800 golda, nic najlepiej. 530 AP. O, Baron też nam daje, oczywiście. Tak, zrób to! Dobrze, nie masz R-ki. No, ale wszyscy palą flesze, ja mam 6 kulek. No, Syndra late game daje radę. Ej! To mnie zautoatakował za 1100, halo! To ten item chyba co eskaluje. Ale rakieta, lakieta. No ma jeszcze 600 HP, jak ktoś zaraz wywali one shota mu pewnie też. No ale prawie. Nie wiem co to się stanęło. Ja bym dzwonił użył, ale czemu mi zadał 1100 na hita? Drake up jeszcze halo. Czego ci cofnął? No dobra, ale i tak go wezmą, więc git. Nie no, ale patrzcie co to ma być! Co to jest za Nie no, gość jest śmieciem. No co mam więcej powiedzieć? Gość ma 200 magic resistów na karmie. I buduje same prawie. Wszystko ma pod magic resist oprócz teraz tego. I ja mam jedno AP w teamie i tylko... W sumie no oni biją AP, ale co oni biją AP? No tyle co nic, no. Nie wiem. Nie lubię go. Niech się wali. Na plec. I to jakąś akcję zrobił, ale mój team widzę, że agresja tutaj na pierwszym miejscu. Nie powiem, no podoba mi się to, bo ja też lubię być agresywny. Grać agresywnie. Wiadomo, fajnie się gra agresywnie, ale no w sumie powinniśmy tak grać i po prostu to skończyć. Mamy Barona, trzeba go wykorzystać, dopóki go jeszcze mamy, bo mamy go jeszcze ile? Dosłownie jakieś 25 sekund. Gin, nienawidzę cię! O, masz milion shieldów, nienawidzę cię jeszcze bardziej. Thresha trzeba dać, bo mi wywali z autoataka do 1100. Okej, 800 damage, nie najgorzej. Okej, wyliczony killek. Nie mam umiejętności niestety. Okej, pomóż mi z tą karmą, bo jej się zabić nie da. Okej, teraz się da. Dobra, wygraliśmy jeszcze triplem na końcu. W końcu, ale oni... Karma jest... najgorsza na świecie. No. Ja kończę, ja mam tu gdzieś, ziomek.
Nie, to nie, okej. Okay. It's fun, no dobra, no to jak chcą grać ziomeczki, to nie będę im kończyć gry, no dobrze. Jeszcze trochę pogramy w sumie. I kupię tego Shadow Flame może, chociaż Banshee sobie kupię, będę bardziej... Nie będę taki unsetowany. W ogóle teraz First Strike'a dodałem chyba 400 damage'u. 1000 golda mam, więcej najgorzej. 35 minut ta gra trwa. Mam 8-3. Spoko, ale no... Jak gracie tak na midzie... To was... Nie wiem. Nie wolno tak robić. W sumie przynajmniej Soul'a jeszcze przetestuję, co robi, bo nie mam pojęcia. Dam tu Warda, nie wiem, jak on tu przyjdzie. To pokażę mu, co to prawdziwy one-shot w Lidze Legend. Okej, no karma jednak skrusza. Jest! Dobrze, one-shotuję ją. I co ci z tych magic resistów? No i po co to wszystko? No po gówno, żeby przegrać grę. Dobrze, niech się pierdzieli. Jak gra takie granie, no kurde, no bez przesady. Znaczy, no karmą się tak powinno grać chyba, ale ja nie wiem, nie lubię takiego czegoś. W ogóle popatrzcie na to, ja lubię latać. Lecimy! To jest fajne, podoba mi się to. Siema, ziomek. I gościa nie ma. No, takie proste, easy, easy, easy. QE. No, z tym trashem się muszę bić długo. Drake jest za półtorej minutki. Ja sobie wezmę Reda chętnie, ale też trochę to będzie trwać znowu. Też teraz zrobię tak. I mam Reda. Jest zaraz Drake, którego chcemy zrobić. Ale ja sobie jeszcze kogoś chętnie zanshotuję i kupię item i teleportuję się wtedy. Kuwusę wezmę. Ktoś chce podejść na mnie? Nie. Tak myślałem. Karma się ma. Kto tam co mi ma dzigrezistami? Ziomeczku. Może kupisz sobie ich więcej, żeby ci nic nie dały. Nie wiem po co jej tyle tego. W sensie ona ma shieldy, więc myślę, że jej shieldy starczy. Kogo zerkujesz? Ją? No to gin. Jednak nie gin. Teraz gin. No gin. No. Dobra, bo się tu palę trochę, nie mam flesza w ogóle. Okej, no trochę tam wywaliłem im po pół HP. Nie chcę ginąć. Zginąłem przez mój dym. My nie skończyli gry. Dobra, ale i tak teraz chyba kończył. Nie, tu jest intensywny fight. Trundle jak zerkuje to go, no właśnie. O, jak on schodzi, psuwa. Jak na 600 AP. W sumie on nie ma dużo, ale nie wiem czemu on mi walił to tego. Uciekł! No to ładny. No, no kończymy, więc nie przetestujemy Drake'a, no ale jest git, fajna gierka w ogóle. First Strike'a do 2000 damage dobił. Powiem, dość ładna gierka wyszła. Fajna. Na początku tyle farmienia, ale później to jest właśnie late game syndrome. Widzieliście tam Kaisa, nie? 43 tysiące damage. Mnie nie więcej, ale widzieliście jak ta karma grała. Przepraszam. Z damage del z First Strike'a to jest 1844, to prawie dwa koła. 1200 golda, więc to jest sporo, no bo na początku to gold się bardziej też przelicza. To się na początku daje mniej, wiadomo, ale ogólnie no spoko, 1200 golda to jest darmowa prawie jedna pała. Twojego taty, nie no, buty 12 minucie, no bo farmione było, nie? Przez minion dematerializera 2170 damage'u dodatkowego. Nie jest tak duże, ale na pewno jest to lepsze niż ciaska. Może, no bo macie to na całą grę, a ciaska macie tylko na początku, więc zależy w sumie. Scorch 1100 damage'u też, no i to tam jakieś sekundy tam blablabla. Dobra, ogólnie jeżeli film się spodobał, no to strzelcie łapy w górę, dla was to 3 sekundki, dla mnie motywacja i jak jesteście nowi, to strzelcie suba, proszę, pomóżcie mi dobić 1000 i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc nara!